gumie założyć. Drodzy solenizanci, szanowni państwo, dostojni goście. Witam państwa serdecznie na uroczystości z okazji 25-lecia zespołu pieśni i tańca Porębiok. Wobec wieloletnich zasług zespołu w promocji folkloru polskiego, kultury Dolnego Śląska oraz gminy Oława w kraju i za granicą czuję się zaszczycony, mogąc zorganizować dzisiejszą uroczystość i gościć państwa w miejscowości Gać. Dzisiejsza rocznica 25-lecia zespołu pieśni i tańca Porębiok związana jest z działalnością zespołu pod patronatem Urzędu Gminy Oława. Zespół wcześniej występował już pod inną nazwą, najpierw Polwica, potem Marcinek oraz pod innym patronatem. Jednak dzisiejsze święto jest naszą wspólną rocznicą, czyli liczoną od momentu przejścia zespołu pod patronat Urzędu Gminy Oława. Nie będę wnikał w szczegóły, ponieważ już za chwilę zostanie państwu przedstawiona historia zespołu. Przez 25 lat swego istnienia zespół pieśni i tańca Porębiok brał udział w wielu imprezach regionalnych, takie jak dożynki wiejskie, gminne, dni seniora, a także większych wydarzeniach kulturalnych. Między innymi takich jak dożynki wojewódzkie, dni Wrocławia, Cepeliada, kolorowe wsie, czy festiwal tradycji Dolnego Śląska. Z powodzeniem zespół prezentował się w wielu przeglądach zespołów folklorystycznych, m.in. w Szczegomiu, Dzierżoniowie, Wojsławicach, Piotrowicach, Sobótce. Występował nie tylko w kraju, ale i za granicą, godnie promując kulturę polską, Dolnego Śląska i gminy Oława. Między innymi był bardzo głośno oklaskiwany na dożynkach Związku Polaków na Litwie, Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie Kwiaty Polskie. Wielokrotnie występował również na wileńskich Kaziukach. Zespół koncertował także w Niemczech, Czechach i na Ukrainie. Z jednym z najważniejszych wydarzeń w bogatej historii zespołu był koncert w Watykanie na audiencji u ojca świętego Jana Pawła II. Zespół pieśni tańca Porębiok posiada ogromne osiągnięcia. W swoim dorobku ma wiele nagród, dyplomów i pochlebnych recenzji. Wielokrotnie był laureatem prestiżowych konkursów, festiwali i przeglądów. Między innymi na festiwalu Artystyczny Ruch Seniorów w Bydgoszczy. Zespół zdobył pierwsze miejsce we wrześniu ubiegłego roku na czwartym przeglądzie zespołu ludowych o Puchar Prezydenta Lubina. Również wywalczył pierwsze miejsce. W dowód uznania wszystkich zasług oraz za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury polskiej, popularyzację bogactwa folkloru oraz promocji gminy Oława w 2010 roku Rada Gminy Oława przyznała zespołowi pieśni i tańca Porębiok zaszczytny tytuł zasłużony dla gminy Oława. Korzystając z okazji dzisiejszego święta, pragnę podziękować wszystkim członkom zespołu pieśni i tańca Porębiok, byłym i obecnym, za wieloletnie zaangażowanie, inwencję i kreatywność. Ponieważ zespół tworzą ludzie, a ich osobisty wkład, serce oraz poświęcony czas nadają zespołowi autentyczność, ciepło i niepowtarzalny charakter. Człowiek ma wiele potrzeb. Najczęściej troszczymy się o te materialne, które są wpisane w naszą codzienność. Jednak by się rozwijać, musimy zadbać o nasze potrzeby duchowe. Chcemy się wzruszać, zachwycać, bawić. Działalność zespołu Porębiok doskonale realizuje te potrzeby. Dzięki państwa pasji i działalności gmina Oława może poszczycić się wspaniałym zespołem, który jest znakomitą wizytówką gminy, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Za to wszystko państwu dziękuję. Podziękowanie i gratulacje dla wszystkich członków zespołu, byłych i obecnych, złożę państwu indywidualnie już za chwilę, podczas wręczenia listu gratulacyjnych. Mając na uwadze tak bogaty dorobek i zasługi zespołu pieśni i tańca Porębiok, chciałem, by uroczystość odbyła się na odpowiednim, wysokim poziomie. Bo uroczystość miała charakter ludowy, dlatego zaprosiliśmy do Gać kilka zaprzyjaźnionych zespołów, które będą mieli państwo przyjemność za chwilę posłuchać i pooglądać na scenie. Wśród nich jest zespół Rudomianka z Litwy, który witamy w sposób szczególny, z którym gmina
którym gmina i zespół Porębiuk współpracuje od wielu lat. Dużo przyjemnych doznań na pewno dostarczą Państwu pozostałe zaproszone zespoły. To jest Smyki, Smolniczanie oraz Marcin. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim zespołom za przybycie i możliwość świętowania razem z nami tej wspaniałej rocznicy. Zatem zapraszam wszystkich do oglądania zespołów, występów zespołów, świetnej zabawy i życzę przyjemnych doznań. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to zapraszamy. Jest dobra okazja właśnie w międzyczasie teraz. Witamy pana posła gorąco. Witamy pana Romana Kubicka. Chciał nas zaszczycić swoją obecnością. Witamy. Panie starosto, panie wójcie, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Rzeczywiście dzisiaj mamy wyjątkową okazję i podziwiać nasz zespół gminy Porębiok, ale także i inne zespoły. Jest to też wyjątkowa okazja 25-lecia. Z tej okazji chciałbym wszystkim pogratulować. Byłym członkom tego zespołu, którzy już od nas odeszli, ale i tym, którzy dzisiaj działają. Chciałbym też przekazać list gratulacyjny. Gminny Zespół Tańca i Śpiewu Porębiok. Z okazji doniosłego jubileuszu 25-lecia powstania i działalności Gminnego Zespołu Ludowego Porębiok składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania, doceniając zaangażowanie zespołu w upowszechnianie i rozwój kultury, jak i kultywowanie tradycji ludowych. Składam serdeczne gratulacje i podziękowania. Życzę, by kolejne lata obfitowały w sukcesy, uznanie i zadowolenie z działalności zespołu Tańca i Śpiewu Porębiok na niwie kultury. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystko razem, rozumiem. Zapraszamy pana starostę. Witamy na scenie. Brawa dla pana starosty, brawa, brawa, witamy gorąco. Też się cieszymy bardzo, tak można do tego. Szanowni państwo, panie pośle, panie wójcie, drodzy przyjaciele. Mam przygotowany list gratulacyjny, ale myślę, że atmosfera jest tak sympatyczna i miła, że pozwolę sobie parę słów od siebie najpierw przekazać, bo rocznica jest podniosła. Skojarzyło mi się od razu srebrne wesele. 25 lat wytrzymać ze sobą razem to jest sztuka. Jest taki zespół Stare Dobre Małżeństwo, więc myślę, że o zespole tak można powiedzieć. 25 lat to też jest takie całe pokolenie. Więc tu jest apel do pana wójta. Panie wójcie, pokolenia odchodzą i przemijają. Młody narywek jest potrzebny. Wczoraj miałem okazję widzieć w Wielczu-Laskowicach przy okazji obchodzenia Dnia Strażaka 4-5-letnich młodych adeptów służby pożarniczej. Więc ja mam nadzieję, że pan wójt zadba o to, żeby następne pokolenie też szybko wdrażało się w tą piękną sprawę, jaką jest propagowanie kultury ludowej, kultury narodowej i czegoś, co można by było powiedzieć tak. Coś, co będzie kiedyś w przyszłości charakteryzować Dolny Śląsk. Taką spoistą, charakterystyczną dla naszego obszaru kulturę ludową. Gratuluję serdecznie tak pięknego jubileuszu i pozwolę sobie ten list gratulacyjny wraz z kwiatami złożyć na ręce przedstawicieli zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witamy pana Niemirowskiego. Szanowni państwo, drodzy jubilaci, w imieniu pana burmistrza Franciszka Października, burmistrza miasta Oława oraz całego kierownictwa Urzędu Miejskiego pragnę państwu podziękować za te 25 lat wspaniałych sukcesów. Za to, że reprezentujecie całą, nie tylko gminę, ale i powiat oławski, w tym i miasto. My, Urząd Miejski w Oławie, że tak powiem kolokwialnie, staramy się wspierać państwa, czym możemy. Możecie u nas na naszej scenie w Ośrodku Kultury ćwiczyć i
i też obiecujemy dalszą tu współpracę oraz to, że wspólnie z nową panią dyrektor, panią Anną Ślipko Ośrodka Kultury pomożemy wam znaleźć ten nowy narybek. Bo rzeczywiście to, co mój przedmówca powiedział, jest to bardzo ważne, żebyście jak najdłużej śpiewali do końca świata i ten jeden dzień dłużej. Ja również życzę wam dużo sukcesów, żebyście może za rok, za dwa reprezentowali Polskę na turnieju Eurowizji, tak jak zespół ludowy z Rosji w tym roku będzie Rosję reprezentował. Jak nas burmistrz miasta dofinansuje trochę. Trzymamy burmistrza za słowo. My będziemy ćwiczyć, a przyjdziemy po kasę do miasta. Nie mam takich upoważnień, ale... Wycofuję się już teraz. Ale wierzę, że tak będzie w przyszłym roku już. W tym roku kończymy pewne inwestycje i przyszły rok będzie na pewno bogatszy dla nas i na pewno wspomożemy. Skorzystamy z materiałów telewizji kablowej. Jeszcze raz życzę wielu sukcesów. Jeśli chodzi... Tutaj pani przekazuje ten skromny kiecik z najlepszymi życzeniami. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o ten nowy narybek, to jest takie, w Marcinkowicach są Marcinki, zespół dziecięcy, jest praca nad młodzieżą, jest szansa, że w przyszłości z tej młodzieży ktoś wstąpi do zespołu.